Dzisiejszy bieg to jest trzeci bieg dookoła jeziora, sylwestrowy, organizowany przez Kopalnię Mocy. Co roku wpisowym do biegu jest kwota 10 zł, która była zawsze przekazywana na poczet schroniska. W tym roku Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Chroniły Zwierzęta zrzekli się swojej puli pieniążków spisowego na poczet tarnobrzeżanina Eryka Brzuszka, który zmaga się z ciężką chorobą, więc postanowili być solidarni, przekazać swoje pieniążki dla Eryka, a my przekazaliśmy karmę dla kotów i psów ze schroniska. Mniej więcej około setki. Bardzo mnie cieszy taka liczba, bo w tamtym roku było nas 3 razy mniej, więc cieszę się, że to społeczeństwo nas, biegaczy, umie się solidaryzować, jak jest jakiś ważny cel. Pomimo tej gonitwy, pomimo pogody, zebraliśmy się rano i wyruszyliśmy wokół jeziora. Jak najbardziej super się spala to, co zjedliśmy w święta, a przede wszystkim podczas takich biegów, kiedy to nie są zawody, nie gonimy, nie ścigamy się, jest to bieg typowo towarzyski. Idzie się spotkać z biegaczami i można porozmawiać na spokojnie, spokojnym tempem. Super, jestem bardzo zadowolona. Tak, jesteśmy grupą, która chyba najlepiej zna, co to jest bezradność, co to jest bieda, co to jest trudna sytuacja, bo spotykamy się z tym na co dzień. Zwierzęta, które do nas trafiają, są czasami bardzo ciężko chore, bardzo ciężko potłuczone psychicznie. Więc tym razem to my, jako ludzie schroniskowi i to my, jako przedstawiciele tych zwierząt, chcemy właśnie pomóc Erykowi. Wydaje nam się, że to dobro i tak wróci do nas ze zdwojoną siłą, więc cała ta puszeczka od Państwa, całe to Wasze serce włożone w tą puszeczkę, ta Wasza miłość i przyjaźń dla naszych zwierzęcych czworonogów, to wszystko trafi tym razem do Eryka. Trzymamy kciuki, żeby się chłopcu udało, żeby wyzdrowiał, bo przytrafiła mu się okrutna, straszna rzecz w tak młodym wieku i trzymamy za niego kciuki, wierzymy, że będzie dobrze. My oddajemy całe swoje schroniskowe serce właśnie dla niego. Eryku, trzymamy kciuki, wierzymy w to, że świat stoi dla ciebie jeszcze otworem i wszystko będzie dobrze. Grupa Mikołaj dla Eryka polegała na tym, że po prostu utworzyliśmy konto na zrzutce i konto na Facebooku, grupy, gdzie były licytowane rzeczy właśnie na rzecz leczenia Eryka. Dowiedzieliśmy się po prostu o grupie i sami zaproponowali właśnie pomoc, aby dołączyć się do nich i też zebrać pieniążki. I tutaj jest właśnie też zbiórka do puszki i wszystkie pieniążki będą dzisiaj przeliczone i przekazane Erykowi. No to jest na pewno bardzo duża pomoc i bardzo dziękujemy za to, ponieważ leczenie jest bardzo drogie, kosztowne i każda pomoc tak naprawdę jest na wagę złota. Very good.